Dzień dobry. Nazywam się Aleksandra Czetwertyńska i serdecznie witam Państwa na naszym kolejnym webinarium w ramach projektu Filmoteka Szkolna Akcja. Dzisiaj spotykamy się, żeby dowiedzieć się trochę więcej o aplikacjach mobilnych, o których opowie nam Sylwia Żółkiewska. Myślę, że sama przedstawi się i powie trochę więcej, dlaczego właśnie ją zaprosiliśmy do tego tematu. Za to ja powiem trzy słowa jeszcze o samej platformie, o tym, jak webinarium działa. Webinarium potrwa godzinę. Tyle mamy czasu, więc proponuję wykorzystać jak najlepiej ten czas, zadawać pytania, ale również dawać znać, jak nie będzie słychać, jeżeli coś będzie się zacinać. Ja będę tutaj cały czas próbowała pomagać i wspierać technicznie. Mają Państwo dostępny czat. Tutaj się z Państwem przywitam. Zachęcam też, żeby Państwo się przywitali, dali znać, skąd są. Bardzo się cieszymy, że już grupa się zbiera. Pewnie jeszcze trochę osób do nas dołączy. Więc to jest właściwie taki sposób komunikacji dla Państwa i dla Państwa uczniów z prowadzącą. Tutaj będzie można zadawać pytania i również odpowiadać na pytania prowadzącej. Oprócz tego mają Państwo do wykorzystania emotikony. Są to takie łapki, widać taki, tuż nad czatem jest taka mała buźka uśmiechnięta. Tam można kliknąć na przykład na rączkę, kiedy się z czym zgadzają Państwo albo nie. Ona się pojawi tuż przy Państwa nazwisku. Ale co najważniejsze w tych emotikonach jest taka emotikona poproszę pomoc, potrzebuję pomocy. To jest takie koło ratunkowe, jeżeli by coś nie działało, to bardzo proszę właśnie w ten sposób zaznaczyć, ewentualnie oczywiście napisać na czacie. To chyba tyle, jeżeli chodzi o techniczne rzeczy. Ja już teraz się wyłączę i oddam głos samej prowadzącej. Mam nadzieję, że będzie się Państwu podobało. Tak, dzień dobry. Bardzo mi miło, że tutaj zostałam zaproszona przez Centrum Edukacji Obywatelskiej do uczestnictwa, do opowiedzenia więcej o aplikacjach mobilnych podczas tego webinarium. Dzisiaj opowiem o tym, jak tworzyć multimedialne prezentacje z pomocą aplikacji mobilnych, ale powiem też trochę o aplikacjach mobilnych w ogóle i o aplikacjach mobilnych dla edukacji. Na początek się troszeczkę przedstawię. Nazywam się Sylwia Żółkiewska. Zajmuję się aplikacjami mobilnymi od kilku ładnych lat. Tworzyłam aplikacje mobilne, projektowałam je, zarządzałam produkcją i na bazie swoich doświadczeń napisałam taką oto publikację, która jest bezpłatnie do pobrania właśnie ze strony Fundacji Orange, a patent na aplikację. Jeżeli interesuje Państwa ten temat, to zachęcam do przeczytania, do pobrania. I opisuję też nie tylko same aplikacje, ale cały proces tworzenia aplikacji mobilnej, również bez programowania, co może się przydać przy różnych ciekawych zajęciach, o których też dzisiaj opowiem. Poza tym prowadzę też taki fanpage, do którego odwiedzenia zachęcam. Tam można się dowiadywać na bieżąco właśnie o nowych, ciekawych aplikacjach mobilnych dla kultury i edukacji. A poza tym wszystkim prowadzę bardzo wiele warsztatów i piszę materiały edukacyjne właśnie dotyczące zajęć z aplikacjami mobilnymi. W tej chwili pracuję przy projekcie kolejnym już Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, który nazywa się MopoLab. I no, jestem współautorką kilkunastu scenariuszy zajęć zgodnych z podstawą programową, właśnie z aplikacjami mobilnymi. Te scenariusze już wkrótce będą dostępne na licencji Creative Commons, także warto śledzić właśnie Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, bo będziecie mogli Państwo
po prostu sobie korzystać z tych scenariuszy. No dobrze, przechodzimy do tematu aplikacyjnego, czym w ogóle są aplikacje i gry mobilne. Ja poproszę teraz ankietę, bo mamy przygotowaną też dla Państwa właśnie ankietę. Chciałabym się dowiedzieć, jak Państwo używacie aplikacji mobilnych, czy w ogóle ich używacie, czy znacie. Także proszę o odpowiedzi, a tymczasem właśnie powiem w ogóle, czym są aplikacje i gry mobilne. Otóż aplikacje i gry mobilne są to programy przeznaczone na urządzenia mobilne, takie jak smartfon czy tablet. I po prostu są one przystosowane do tych urządzeń mobilnych, które się rządzą swoimi ograniczeniami. I no, aplikacje wykorzystują specyficzne cechy tych urządzeń, czyli na przykład to, że te urządzenia są właśnie tutaj, o, to, że te urządzenia można ruszać pod różnymi kątami, że mają wbudowaną kamerę, że mają też bardzo wiele sensorów, których możemy używać. I takie naprawdę fajne, dobre aplikacje mobilne to są aplikacje, które właśnie korzystają z tych możliwości, jakie daje właśnie smartfon czy tablet. Tak. I teraz zobaczmy sobie jeszcze na taką rzecz, jakie mamy do dyspozycji sklepy i platformy. Platforma to jest po prostu urządzenie mobilne i dedykowany do niego system operacyjny. Ja tutaj pomijam niestety Windowsa, bo na Windowsa jest bardzo niewiele aplikacji. Skupiam się na tych dwóch systemach, Android i iOS. I tutaj zobaczmy, ponad 70% Polaków, chociaż może już 80, bo to się zmienia, używa właśnie systemu Android, czyli wszystkich tabletów, smartfonów z Androidem. Jest to najpopularniejszy system w Polsce. Ciekawostka. Dobrze. Tak. Przepraszam, tutaj rozproszenie techniczne. Czy mnie słychać w ogóle dobrze? Ktoś mi odpowie, bo mam wrażenie, że może coś przerywać. Kilka osób już mi pisze. Tak, super, świetnie, cieszę się bardzo. Tak, więc 70% Polaków używa Androida, 10% Polaków używa iOS-a, natomiast jest to grupa osób, które używają naprawdę wielu aplikacji mobilnych i są skłonne za to płacić, ponieważ no, urządzenia z systemem iOS są droższe i ci użytkownicy po prostu chętniej płacą również za content. Więcej o tych wszystkich takich aspektach możecie Państwo właśnie przeczytać w apetycie na aplikację, także nie będę się tutaj nad tym rozwodzić. I powiem właśnie, dlaczego w ogóle się zajmujemy tymi aplikacjami mobilnymi, dlaczego to jest ciekawe, dlaczego... Okej, okay. Przełączam, podobno przełączam ankietę, której nie widać. Ja się martwię, że nie widać po mojej prezentacji, ale może widać. Czy widać prezentację w tej chwili? Bo ja jej osobiście nie widzę. Może ja się włączę na 3 sekundy. To jest tak, że albo widać ankietę, albo prezentację, więc nie da się wypełniać ankiety i pokazywać prezentacji. Więc może dobrze, najpierw dokończysz po prostu tę część, a potem jeszcze damy chwilkę na wypełnienie ankiety. Dobrze, może ja się będę przełączać, że sobie zobaczę, który slajd i potem się będę na ankietę przełączać i tak cały czas, bo też muszę widzieć swoją prezentację. Tak, dlaczego aplikacje mobilne? Dlaczego się tym zajmujemy i przełączam na ankietę. No, zajmujemy się tymi aplikacjami mobilnymi, bo według raportu Jestem Mobi z 2015 roku, podkreślam, to jest najnowszy raport, chociaż już może w tej chwili pojawi się raport z 2016, 90% Polaków w wieku 15-19 lat używa aplikacji, może nie, używa smartfonu. Co nie oznacza, że wszyscy używają aplikacji mobilnych, no ale już 90% z nich ma dostęp do smartfonów. Oczywiście te smartfony nie są jakiejś może najlepszej jakości, nie we wszystkich przypadkach w każdym razie,
Często to są takie, powiedzmy, starsze smartfony, natomiast i tak można bardzo wiele ciekawych rzeczy na tych smartfonach robić. Ja jeżdżę ze swoimi warsztatami w bardzo różne miejsca, do małych miejscowości, do większych miejscowości i widzę, że naprawdę młodzież posiada te smartfony i tak jak mówię, nie są to może jakieś takie świetne, najnowsze smartfony, ale jednak te smartfony są. Tak, i teraz następny slajd i przełączam na ankietę. No i tak, chociaż te smartfony są i młodzież chce używać aplikacji, to jednak często no, nie wiadomo, jakich tych aplikacji używać, bo tak jak Państwo zobaczyliście na tym poprzednim wykresie, ktoś może zauważył, że w Google Play i w App Store, w każdym z tych sklepów jest około 1 800 000 aplikacji mobilnych. W związku z tym bardzo trudno jest w tym gąszczu odnaleźć te aplikacje, które są same prezentacje. Ja też chcę prezentację. Dobrze. Bardzo trudno jest w tym gąszczu odnaleźć te aplikacje, które są ciekawe, które są wartościowe, które, dzięki którym można poprowadzić ciekawe zajęcia. I tutaj akurat jest kilka takich przykładów aplikacji mobilnych, z którymi ja prowadzę zajęcia, jak również właśnie piszę scenariusze edukacyjne z tymi aplikacjami. Zaraz tutaj zlinkuję do scenariuszy, które już są. To są scenariusze z projektu Tablety w Twojej Bibliotece. To są scenariusze biblioteczne, ale można je też użyć w szkole. Póki jeszcze nie ma właśnie tych scenariuszy mobolabowych, o których wspominałam, to mam nadzieję, że te scenariusze mogą się Państwu przydać. No i tutaj mamy właśnie aplikacje edukacyjne. W ogóle wybór aplikacji to jest ciężka tak naprawdę praca, bo tych aplikacji trzeba przetestować mnóstwo i też zwracać uwagę na takie podstawowe kryteria, żeby te aplikacje w ogóle działały na różnych systemach, żeby te aplikacje nie zawierały inwazyjnych reklam, które rozpraszają, żeby te aplikacje były ciekawe, żeby można było coś na ich bazie zbudować. I dzisiaj akurat tematem są prezentacje multimedialne, więc nie będę się zatrzymywać jakoś tutaj długo na tych aplikacjach edukacyjnych, tylko sobie je tak po prostu przejrzymy. Oczywiście Duolingo, które jest naprawdę fajne, może nie tyle na lekcje, ale na takie właśnie jako sposób na pogłębienie swojej wiedzy w domu, na uczenie się. Moja mama jest nauczycielką angielskiego i w wieku lat 60 zaczęła się uczyć właśnie języka włoskiego z tą aplikacją, bardzo ją sobie chwali, aczkolwiek no, ta aplikacja ma też ograniczenia, bo z tego co pamiętam, to języka angielskiego można się uczyć, tylko języka angielskiego można się uczyć jakby poprzez język polski, natomiast reszty języków już trzeba się uczyć poprzez język angielski. No ale można sobie z tym poradzić. Jest też aplikacja, z tego co pamiętam, Memrise, zaraz ją tutaj rzucę. Aplikacja do nauki języków. I też ona się staje popularna. Ja jej akurat nie używam, ale może Państwo będziecie chcieli właśnie tą aplikację przetestować. No i tutaj już Polskie Podwórko, Muzeum Początków Państwa Polskiego. Ja tutaj mam reklamówkę. Jest to książeczka właśnie wydana przez Muzeum Początków Państwa Polskiego. I właśnie ta aplikacja wyzwala bardzo dużo fajnych modeli w tej książeczce, ale nie trzeba tej książeczki kupować, chociaż ona jest bardzo tania, bo kosztuje chyba 10 zł na Allegro. Można po prostu ściągnąć bezpłatnie z internetu taki marker, to się nazywa marker. O, dzień dobry. Aha, dobra, bo to ktoś tutaj się dołączył. Witamy. Cieszę się, że jest coraz więcej osób. Dobrze. W każdym razie można sobie z internetu taki marker ściągnąć. Wystarczy wpisać nazwę aplikacji i słowo marker albo znacznik i na pewno wyskoczy taki znacznik przykładowy i można sobie go wydrukować i używać na zajęciach.
Ja napisałam kilka scenariuszy z tą aplikacją. Ona jest fajna właśnie jako taki pretekst do rozmowy o historii Polski, o początkach właśnie państwa polskiego. I tutaj podręcznik, pierwszy chyba w Polsce podręcznik zatwierdzony przez MEN, który wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość. Nie będę tutaj reklamować wydawnictwa, bo nie o to chodzi. Pokazuję to jako ciekawostkę. Także kto będzie chciał, to sobie odnajdzie. I tutaj bardzo, bardzo fajna rzecz. Aplikacja do nauki chemii. Może nie do nauki, no ja zaraz będę też o tym mówić, z aplikacjami jest trudno przeprowadzić całą 45-minutową lekcję, ale takie aplikacje mogą stać się pretekstem do w ogóle rozmowy o jakimś temacie, tak żeby zainteresować uczniów, zainteresować uczestników tych zajęć tym tematem. Aplikacja jest takim haczykiem, taką wędką. Ja to przynajmniej tak traktuję. Natomiast no, robi to wrażenie. Jak Państwo widzicie, można sobie tutaj wykleić takie kostki i potem one w rozszerzonej rzeczywistości zmieniają się w pierwiastki, które wchodzą ze sobą w reakcję, więc naprawdę jest to spektakularne. O tych wszystkich aplikacjach, o których dzisiaj mówię, piszę na tym swoim fanpage'u, do którego wrzucam link. Tam są też linki do bezpośrednio do sklepów i do tych aplikacji, także można sobie prześledzić historię tego fanpage'u i po prostu sobie odnaleźć te aplikacje, bo właściwie mówię o wszystkich, o których, znaczy piszę tam o wszystkich, o których dzisiaj mówię. Tutaj no po prostu świetna aplikacja Gravity Sketch, modelowanie 3D. Zastanawiam się, jak to zastosować w szkole. Może wy będziecie mieć jakiś pomysł, bo już na zachodzie uczy się tak naprawdę modelowania, ponieważ no, druk 3D powoli będzie wypierał takie klasyczne produkcje, więc taka aplikacja Gravity Sketch, która jest bezpłatna, bo większość tych aplikacji, które pokazuję, właściwie 90% to są aplikacje bezpłatne, no, rozwija taką wyobraźnię przestrzenną, właśnie przygotowuje do tego życia w świecie, w którym to druk 3D stanowi tą właśnie taką podstawę, powiedzmy, produkcji. Tutaj coś z mojego podwórka, czyli takie hasło edutainment, czyli łączenie rozrywki z edukacją. To jest akurat przykład aplikacji, którą współtworzyłam, Dziad i Baba, na podstawie Józefa Ignacego Kraszewskiego. Zapominam zawsze pierwszego imienia, nie wiem czemu, przepraszam. W każdym razie aplikacja Dziad i Baba to jest trochę dla mniejszych dzieci, ale można sobie właśnie sprawdzić, jak to działa. Jest też tekst podświetlany przez lektora, co jest fajne dla dyslektyków. I taki trend edukacyjny z aplikacjami. Jest też firma Dr. Omnibus, jest polska firma, która odnosi wielkie sukcesy za granicą. W Polsce jest niedoceniana i dzisiaj jeszcze pokażę aplikację jednej takiej firmy. Część tych aplikacji jest bezpłatna, natomiast z tego co wiem, to materiały edukacyjne są płatne. I tutaj firma podpiera się różnymi badaniami, więc też jakby do rozważenia, czy to się Państwu przyda. To jest taka ciekawostka, że w ogóle jest taki trend w edukacji, właśnie terapia i edukacja specjalna z tabletem. No i tak podsumowując, aplikacje mobilne w szkole, bo nie zapominajmy, że no już od wielu lat w polskich szkołach są stosowane tablety, a raczej iPady. Jest cały taki trend szkoły z iPadem, więc to już się dzieje też u nas, na zachodzie też to się dzieje. I można powiedzieć, że aplikacje mobilne w szkole to jest właśnie intuicyjna i dostępna pomoc dydaktyczna, narzędzie do promocji dokumentacji szkolnych wydarzeń, co zaraz właśnie Państwo zobaczycie, bo zaraz już przechodzimy do tej części tworzenia prezentacji multimedialnych, narzędzie wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, narzędzie edukacyjne właściwie dla wszystkich, młodzieży, dorosłych, seniorów. Seniorzy w ogóle bardzo, bardzo lubią tablety. Smartfony są dla nich za małe, ale na tabletach jest bardzo, bardzo dobrze.
Narzędzie wspierające pracę w grupie to też jest taka ciekawostka, myślę, bo tablet się kojarzy z taką pracą zupełnie samodzielną. Ja pokażę to za chwilę na swoich slajdach, jak to wygląda, żeby właśnie z tabletu korzystać wspólnie w grupie. Narzędzie do szybkiego tworzenia multimediów. No i też jakby powiem coś od siebie, bo sama wiele lat pracowałam jako grafik, tworzyłam różne multimedia dla dużych tutaj agencji w Warszawie i w pewnym momencie po prostu, no, można powiedzieć, że trochę się wypaliłam, bo tych programów było bardzo dużo, te rzeczy się robiło bardzo tak, można powiedzieć, trochę topornie, bardzo szczegółowo i właśnie brakowało mi czegoś takiego, żeby szybko tworzyć fajne multimedia, żeby ten efekt był bardzo, bardzo szybki od momentu rozpoczęcia pracy do momentu jej zakończenia. I to znalazłam właśnie w aplikacjach mobilnych, co też będę za chwilę prezentować. I tutaj też podkreślam, że aplikacja mobilna to jest według mnie pretekst do przeprowadzania zajęć, które będą interesujące dla uczestników. Rzadko z którą aplikacją mobilną da się prowadzić całe zajęcia bez przerwy na niej pracując. Także to też widać w tych scenariuszach, które ja piszę, które piszą inni, że po prostu no, te aplikacje trzeba czasami mieszać, też robi się dużo poza aplikacją, jest to taki pretekst. Dobrze, teraz przełączę na ankietę i bardzo, bardzo bym prosiła, żeby. Czy to jest ta pierwsza ankieta? Tak, to jest chyba ta pierwsza ankieta. Więc proszę właśnie o uzupełnienie tej ankiety i zobaczymy, co z tego wyniknie. I zaraz przechodzimy do tej części multimedialnej, gdzie właśnie pokażę dokładnie aplikacje mobilne, które są bezpłatne i które służą właśnie do tworzenia różnego typu multimediów. Tak. Tak, wrzucamy wynik. Dziękuję. Zobaczymy, jak to będzie. O, no super. Bardzo, bardzo ciekawe wyniki, także dziękuję. Ja tutaj sobie właśnie jeszcze zrobię zrzut ekranu dla własnej wiadomości. No dobrze, czyli wszyscy znamy, znaczy wszyscy, 46% z Państwa zna po kilka aplikacji, czyli bardzo, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że te aplikacje, które pokażę, będą też ciekawe. No i tutaj właśnie przechodzę do aplikacji do tworzenia multimediów, z których ja korzystam podczas swoich różnego typu warsztatów. Większość z tych aplikacji, właściwie chyba oprócz tej i tej, to są aplikacje na oba systemy, czyli i na iOS-a, i na Androida. I praktycznie znowu oprócz GarageBand i Xplane, to są aplikacje bezpłatne. Pokażę też zamienniki, więc można się nie martwić na zapas, że te aplikacje są jakby poza zasięgiem. No i tak, właśnie to, co mówiłam wcześniej, dzięki aplikacjom mobilnym można naprawdę szybko i sprawnie tworzyć multimedia. Co w przypadku właśnie takiej pracy grafika nie jest takie oczywiste, bo często tworzenie tych projektów, szczególnie tworzenie multimediów, montowanie filmów, jest pracą bardzo żmudną. A już no, nie mówię o tworzeniu animacji poklatkowej, którą też miałam okazję studiować przez kilka lat. No, narysowałam tych klatek bardzo dużo i powiem szczerze, że już po studiach nigdy chyba nie narysowałam żadnej animacji, bo to było tak żmudne i ten efekt był widoczny bardzo, bardzo późno. No i tutaj właśnie, kiedy odkryłam smartfony i tablety, to powiem szczerze, zaczęłam powoli wracać do tej animacji poklatkowej, bo ona mi się już nie kojarzyła z taką właśnie żmudną, ciężką pracą. I tutaj mogę zaproponować właśnie dwie aplikacje. Jedna to jest Vine Camera, to jest stary portal Vine, który niestety chyba odchodzi w niepamięć, natomiast zostaje po nim aplikacja Vine Camera. I tutaj można tworzyć dzięki tej aplikacji filmiki 6-sekundowe. I to jest bardzo fajna nauka
właśnie animacji podatkowej, żeby w 6 sekund opowiedzieć jakąś ciekawą historię. Takie ograniczenie według mnie jest bardzo dobre, bo trzeba się nauczyć właśnie takiej współpracy w grupie i na przykład tworzenia storyboardu. To też jest bardzo, bardzo ważne przy animacji poklatkowej. Obecnie piszę scenariusze z aplikacją Stop Motion, która już pozwala na o wiele więcej. Tam można robić już naprawdę kilkuminutowe filmiki, ale no ja polecam jednak się ograniczać do tych kilkunastu, kilkudziesięciu sekund, żeby też tworzenie tej aplikacji bardzo długo nie trwało. Można też trochę podmontować w tej aplikacji filmiki. I zaraz tu spróbuję znaleźć jeszcze na YouTubie, bo tego linku sobie nie przygotowałam, właśnie taki filmik z aplikacją Stop Motion. Jeśli mi się uda, to wrzucę, bo naprawdę, naprawdę to fajnie wygląda. No i tutaj rozszerzona rzeczywistość z Aurasma. To jest taka trochę ciekawostka, bo nie każdy lubi tą aplikację. Ona jest dosyć taka toporna w użyciu. Rozszerzona rzeczywistość, to jak widać tutaj, mam nadzieję, na tych zdjęciach, no to jest taka rzeczywistość, która rozszerza to, co widzimy, to, co jest dookoła nas. W ten sposób, że nakłada na tą rzeczywistość naszą warstwę cyfrową. I tutaj, mam nadzieję, to widać, że na tym zdjęciu ten dom pod spodem to jest właśnie zdjęcie archiwalne tego domu. Taka wystawa została przygotowana właśnie podczas tych moich warsztatów w pracowni Orange w Goleszach, gdzie właśnie z młodzieżą, ale też z seniorami opracowywaliśmy sobie taką wystawę. I myślę, że to jest też fajna rzecz, żeby na przykład nie tylko tworzyć wystawy związane z historią, ale po prostu dodawać tą rozszerzoną rzeczywistość do wystaw takich klasowych czy szkolnych, tak żeby więcej osób właśnie zechciało je oglądać. Można tutaj zamiast zdjęcia dodać film, na którym na przykład można opowiedzieć coś więcej o danym temacie albo wyjaśnić jakieś skomplikowane równanie matematyczne. Też na YouTubie można znaleźć bardzo dużo filmików pokazujących, jak właśnie rozszerzoną rzeczywistość używać w szkole. A teraz przechodzę już do rzeczy, które mam nadzieję, że będziecie Państwo stosować naprawdę codziennie, tak samo właśnie uczniowie. No to jest aplikacja, którą po prostu bardzo, bardzo lubię. Jest to aplikacja Thinklink, która umożliwia tworzenie interaktywnych zdjęć. I jak takie interaktywne zdjęcie wygląda, to tutaj wrzucam link. Te punkciki to są właśnie takie hotspoty, takie punkty interaktywne, do których dodana jest po prostu, dodane są elementy multimedialne, czyli filmy, zdjęcia, teksty, nagrania audio, co kto lubi. I to jest taki sposób na tworzenie multimedialnych prezentacji, które nie są linearne. Czyli no nie wyglądają tak jak te prezentacje z PowerPointa, do których się przyzwyczailiśmy, którą ja dzisiaj też prezentuję, że mamy slajdy, które lecą po kolei. Wszystko jest właśnie w tej kolejności, w której sobie autor zamierzył. Tutaj jest taka sytuacja, że ta prezentacja jest taka bardziej hipertekstowa, w tym sensie, że możemy się przełączać wtedy, kiedy chcemy, przez różne punkty i zwiedzać, rozumieć tą prezentację w ten sposób, w jaki nam się podoba. I naprawdę bardzo, bardzo wiele szkół w tej chwili na Zachodzie korzysta z tej aplikacji. Także bardzo ją polecam. Wrzucę tutaj jeszcze jeden taki link do zdjęcia, które chyba zostało zrobione dosłownie przedwczoraj na warsztatach z okazji Dnia Ziemi. Właśnie podczas no, moich warsztatów, także je wrzucam. I tutaj wrzucam od razu link do bardzo obszernego tutorialu, gdzie można krok po kroku dowiedzieć się, jak tworzyć takie interaktywne prezentacje. To jest tutaj portal Junior Media.
dzięki w którym właśnie jest taki tutorial, który ja też właśnie dla nich przygotowałam. Także mam nadzieję, że to się przyda. Tak, tutaj polecam kopiować linki od razu, tak można sobie kopiować. Dobrze. Multimedialna prezentacja z Explain Everything. To jest właśnie aplikacja, która jest aplikacją polską, stworzoną we Wrocławiu, bardzo niedocenianą, bo po prostu w Polsce jest ona nieznana. Natomiast na Zachodzie jest ona bardzo znana, odniosła wielki sukces, również komercyjny, bo ta aplikacja jest niestety płatna. Natomiast ja ją pokazuję, bo warto zastanowić się, czy właśnie po pierwsze nie pobrać bezpłatnej 30-dniowej wersji, albo czy też jej nie zakupić za te 2 czy 3 euro, bo naprawdę no, jest to aplikacja warta swojej ceny. Natomiast jeżeli nie mamy takiej ochoty, to możemy spróbować porobić różne podobne rzeczy z aplikacją Lenso Create. I to jest aplikacja, która jest bezpłatna, natomiast ma też różną zawartość premium, za którą już trzeba płacić, ale można. O, funkcję ma online strona Prezi. Natomiast tak. Online jest wiele takich właśnie rzeczy, które są podobne, natomiast jeżeli chodzi o aplikacje mobilne, to już jest ich trochę mniej. Ja się je staram pokazać. Tak, Prezi jest ok, natomiast Prezi jednak nie zrobi tego, co Explain, bo już tłumaczę, na czym polega właśnie tworzenie multimedialnych prezentacji w Explain. Jednocześnie możemy nagrywać swój głos, animować palcem, poruszając właśnie tutaj widoczne na przykład planety, pokazywać właśnie, jak one krążą dookoła Słońca, dodawać napisy w czasie rzeczywistym, więc tworzy się coś pomiędzy prezentacją a filmem animowanym. Jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i oczywiście takie wspierające kreatywność. Można tutaj wymyślić bardzo, bardzo dużo rzeczy. I też jest ciekawe to, że aplikacja Explain Everything ma teraz opcję łączenia się z innymi tabletami. Jak to rozumiem? Chodzi o to, że można połączyć ze sobą 4 tablety i pracować na jednym takim wielkim obrazku wspólnie razem w grupie. Oczywiście na jednym tablecie też można pracować w grupie, ale to jest właśnie taki bardzo, bardzo fajny szczegół, który też można użyć. Aplikację Lenso Create również polecam. Tak jak mówię, ta aplikacja jest bezpłatna. Też właśnie można robić animacje i jednocześnie nagrywać swój głos, więc tworzyć takie prezentacje multimedialne. I to jest fajne na zajęcia na przykład językowe, na zajęcia historyczne. Myśmy tego właśnie użyli teraz w tych scenariuszach mobolabowych dla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, więc jak one się pojawią w maju na stronie FRSI, to będzie można sobie dokładnie przeczytać. No i tutaj filmowy kolaż z Magisto. Magisto to też jest taki hit, bo każdy z nas ma wiele, wiele zdjęć, których po prostu nie, które po prostu robi i potem wrzuca na jakiś dysk twardy i te zdjęcia nigdy nie ujrzą światła dziennego. Natomiast my możemy właśnie z tych zdjęć zrobić bardzo fajny kolaż. Mogą to być zdjęcia, czy to ze szkolnego wydarzenia, czy ze szkolnej wycieczki, czy z jakiegoś warsztatu, czy z przedsięwzięcia. I zmontować je właśnie w Magisto. Magisto robi ten montaż jakby sam za nas. Jest tam też muzyka, więc nie trzeba tej muzyki znikąd pobierać. I w takiej wersji bezpłatnej tego programu od razu można ten nasz filmik z Magisto umieścić na YouTubie i z YouTuba na Facebooka. Nie można w wersji bezpłatnej pobrać tego filmu fizycznie, ale właśnie tak jak mówię, można w ten sposób umieścić go w sieci. Nie tylko zdjęcia, oczywiście można też montować krótkie filmiki. W wersji bezpłatnej można ich montować w sumie 10, ale to naprawdę wystarczy, żeby zrobić właśnie taki jedno-dwuminutowy film dokumentujący w fajny sposób właśnie szkolne wydarzenie. Także polecam właśnie przyjrzeć się
tej aplikacji. I tutaj, nim przejdę dalej, to będzie kolejna ankieta, także proszę o jej uzupełnienie. I za chwilę wracam do prezentacji. A tymczasem jeszcze poszukam właśnie jakiegoś linku dla Państwa. Tutaj jest Magisto. Filmik właśnie stworzony w Magisto, dosłownie w 5 minut. Taki był efekt. No dobrze, czy można wyniki poprosić? O. No dobrze. Czy to jest ta ankieta? Powtórka linku do prezentacji multimedialnej. Zrobiliśmy się tutaj. Nie wiem, o co chodzi za bardzo. Do której prezentacji? Dobrze. I teraz przechodzę do komiksu. Tutaj będę trochę ubolewać, bo niestety aplikacja Pstryk Comics, której bardzo dużo używałam na bardzo wielu warsztatach, jest w tej chwili wycofywana w ogóle ze sklepów. I znalazłam aplikację, która się nazywa PicSticker. Ściągnęłam ją na swój tablet, przetestowałam, wszystko w niej działa i potem jak jej znowu szukałam, to nie bardzo potrafiłam ją znaleźć, ale może Państwu się uda, w sensie szukałam jej w Google Play. Albo może Wy macie do polecenia jakieś fajne aplikacje do tworzenia komiksów, bo niestety ta aplikacja, której tak jak mówię używałam bardzo, bardzo długo, jest już powoli wycofywana i ona nie działa na większości urządzeń. Ja się staram pisać do twórców, to jest polska aplikacja, żeby coś z tym zrobili, ale chyba nie ma po prostu takiej woli. Przed kolażem. Zobaczymy, bo tu jest jakaś prośba, ale nie wiem, o co chodzi do końca. Przed kolażem, może to. Multimedialna prezentacja. Z Explain Everything. Dobra. Tutaj pani Krystyna poprosiła o ten slajd, więc go pokazałam. No i co z tym komiksem? Dlaczego komiks? Dlatego, że naprawdę jest to fajna zabawa. Ten komiks też trzeba wymyślić. Najczęściej wymyśla się go w grupie. Trzeba wymyślić jego temat, jego jakąś narrację, no i trzeba go wykonać właśnie z pomocą na przykład zdjęć. I jak to wygląda? To wygląda finalnie tak, bo te kadry można robić właśnie w PicStickerze czy w Pstryk Komiksie jeszcze może przez chwilę pojedynczo i potem trzeba je zmontować, a montować najlepiej je właśnie w aplikacji Pixeler, którą też bardzo, bardzo polecam, bo to jest taki mały Photoshop. Jest ta aplikacja o wiele fajniejsza niż GIMP. Ja niestety nie jestem fanką GIMPa. Działa nie dość, że na smartfonie, to na tablecie i jeszcze działa w formie online. A więc naprawdę jest warta uwagi i takie kolaże, takie różnego typu właśnie kompozycje można robić dokładnie w 30 sekund. Więc bardzo, bardzo polecam. Oczywiście aplikacja jest bezpłatna. Tutaj właśnie też przedwczoraj komiks stworzony w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie podczas warsztatów z okazji Dnia Ziemi. No i tutaj hit nad hity, animacja tekstu z aplikacją Legend. To jest aplikacja, która jest bezpłatna na Androida.
i niestety jest płatna na iOS-a. I ona pozwala na bardzo szybkie tworzenie takich animowanych, ładnych napisów. To są bardzo krótkie animacje, je się tworzy też w 20 sekund. Można do nich dodać zdjęcie pod spód, tak jak tutaj widzicie Państwo Marię Curie-Skłodowską, bo tutaj zrobiłam akurat taką animację okolicznościową na urodziny Marii Curie-Skłodowskiej. Także można zrobić życzenia na urodziny dyrektora, patrona szkoły, na Wasze urodziny i wrzucić to bezpośrednio na Facebooka. Można też pobrać taką animację i na przykład wmontować ją do filmu, czyli zrobić jakiś bardzo fajny animowany napis w tej aplikacji, pobrać ten napis i na przykład wmontować do filmu, który montujemy w Magisto albo w jakiejś innej aplikacji. Wcale to nie musi być kwadrat, w sensie kadr nie musi być kwadratowy, to może być równie dobrze kadr taki po prostu prostokątny. No dobrze, zbliżamy się do końca, żeby nie było, że się spóźniam. No i tutaj ostatnia już rzecz, może nie do końca tworzenie multimediów, ale też jeżeli kogoś to nie interesuje, to może sam spróbować tworzyć aplikacje mobilne bez programowania, gdzie uczniowie wspólnie pracują nad jakąś aplikacją. To, jak to robić, jest też opisane właśnie w książeczce, którą polecałam i którą jeszcze tutaj pokażę. Zresztą wrzucę do niej link. I tutaj też opracowujemy różne multimedia, które wkładamy do środka, do takiej aplikacji, filmy. Możemy zrobić taką aplikację o swojej szkole i ogólnie pobawić się właśnie tematem tworzenia aplikacji. Tutaj przykład takiej prostej aplikacji, którą stworzyłam razem z Fundacją Culture Shock na warsztatach dla młodzieży w 2015 roku. Można takie aplikacje tworzyć za pomocą na przykład takich serwisów, które się nazywają iBuild App. Nie jest to do końca bezpłatne, natomiast taką wersję demo można na pewno zrobić bezpłatną, pobrać ją na swoje smartfony, na swoje telefony, na swoje tablety i się tym trochę pobawić. Dobrze, ostatnia ankieta. Poproszę o wypełnienie. Zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. I jeszcze znajdę jakiś link w tym czasie. No dobrze, to zobaczymy sobie na odpowiedź. Jeszcze wrócę do tej poprzedniej ankiety, czyli ilu Państwo używacie aplikacji. Też się to mniej więcej pokrywa z ankietą pierwszą, że najczęstszą odpowiedzią to jest kilka. Zobaczymy teraz tutaj, jak to wyszło. Nie nigdy, kilka, aha. Okej, okay. A jakby Państwo mogli powiedzieć, jakie były najczęściej właśnie problemy z tym, jak były podejmowane próby właśnie używania aplikacji mobilnych na lekcji? Czy to było spowodowane, czy to były problemy techniczne, czy raczej na przykład nieznajomość aplikacji? Także jeżeli ktoś chce, to może napisać. Jestem bardzo ciekawa. Jeżeli nie, to oczywiście można to zachować dla siebie. Okej, okay. I tutaj jest 14%, które używa codziennie aplikacji mobilnych na swoich zajęciach, także bardzo się z tego powodu cieszę. I kończąc już, bo za chwilę będę zachęcać do zadawania pytań na czacie. Okej, okay, problemy techniczne, to jeszcze raz polecam właśnie tablety w Twojej bibliotece, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 26 lekcji kursu iTunes U, scenariusze, materiały edukacyjne i naprawdę tysiące użytkowników. Oczywiście no, z aplikacjami jest tak, że
aplikacje na Androida są nieco trudniejsze w użyciu, bo po prostu no, Android jest trochę innym systemem, on nie jest taki właśnie przyjazny do końca, chociaż też się to zmienia. I tutaj w tym projekcie były właśnie tablety, w sensie iPady, czyli system iOS, i to się bardzo, bardzo sprawdziło, ale na Androidzie też można sobie radzić. No i tak, inspiracje, materiały edukacyjne i scenariusze zajęć. Portal Pracowni Orange, tam też można znaleźć właśnie przykłady różnego typu zajęć z aplikacjami mobilnymi. Portal Pomysły do Zrobienia, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych E. Mój fanpage, też jest zestawienie ponad 100 najlepszych wartościowych bezpłatnych aplikacji na stronie Fundacji Culture Shock. No i apetyt na aplikacje, o którym już mówiłam. Apetyt na aplikację wygląda tak, jest to publikacja bezpłatna, także zachęcam do pobrania. I tutaj właśnie mój fanpage. Ja się jeszcze nie żegnam, ale czekam teraz na pytania. I bardzo zachęcam do ich zadawania. Mam nadzieję, że będę mogła pomóc odpowiedzieć. Jeszcze sobie spojrzymy na te ankiety. Może osoby, które używają ich codziennie, wpiszą nazwy aplikacji, których używają najchętniej. Też do tego zachęcam, żeby się podzieliły tą wiedzą z innymi. Ja jeszcze powiem w oczekiwaniu na pytania o tych problemach technicznych. Ja też jeżdżę do szkół. Zauważyłam, że no, problemem jest na pewno słabe Wi-Fi. To jest najczęstszy problem. Ja to rozwiązuję trochę tak, że staram się właśnie zachęcać do pracy w grupie, żeby w danym momencie z internetem były połączone na przykład 4, 6, 8 tabletów. Żeby to nie było tak, że każdy po prostu jest podłączony do Wi-Fi, czyli na przykład 25-30 osób jest podłączonych do Wi-Fi, bo po prostu no, Wi-Fi tego nie pociągnie. Dlatego fajnie jest aranżować takie prace w grupie, żeby opracowywać właśnie prezentacje, takie jak ta prezentacja multimedialna ThinkLink, żeby to robić po prostu w grupach. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o tablety z Androidem, to często zapominamy o tym, że one niestety, jak są źle przygotowane, to też źle działają. W sensie takim, że na przykład, jeżeli nie mamy tam aplikacji do zabijania innych aplikacji, które działają w tle, to naprawdę taki tablet się zaczyna zacinać. Więc fajnie jest mieć takie aplikacje, ściągać takie aplikacje i po prostu je stosować, żeby te tablety lepiej działały. Co jeszcze ciekawego? Może jeszcze jakieś pytanie będzie pomocnicze, to też mogę coś sobie przypomnieć. No, to są takie dwa według mnie podstawowe problemy, czyli Wi-Fi i właśnie niedobrze przygotowane tablety, które się zawieszają, zacinają. I wtedy jest taki moment nerwowy, co z tym zrobić. Tutaj czas ucieka, ale też mamy uczniów, których uczestników zajęć, których warto zachęcać do rozwiązywania takich problemów. O, tutaj ktoś napisał, pan Edward, próbuję z aplikacją GeoGebra, matematyka. No to ja się muszę przyznać, że ja niestety, mimo tego, że pracuję poniekąd w IT, to matematyka śni mi się jako koszmar do teraz i ja bardzo niestety unikam aplikacji takich do matematyki, więc tutaj nie pomogę. Natomiast wiem, że koleżanka, z którą pisałyśmy właśnie scenariusze do projektu Mobolab, napisała scenariusz z matematyki, który miał taką bardzo fajną aplikację. I zaraz się ją postaram odszukać, bo zapomniałam jej nazwy. I zobaczymy, czy może ta aplikacja też będzie ciekawa, bo też jest trochę tak, że niektóre aplikacje są fajne do nauki w domu, ale na przykład na lekcji są mało spektakularne. W sensie właściwie są takim odwzorowaniem interaktywnym podręczników, a
Ja na przykład mam taką metodę, żeby pokazywać aplikację z tak zwanym efektem wow, żeby właśnie uczniowie, uczestnicy takich zajęć zainteresowali się danym tematem i już po prostu sobie go właśnie dalej drążyli. O, aplikację już tutaj przeklejam. Może się jakieś pytanie w tym czasie pojawi. Tak, to są takie aplikacje, które zostały użyte w tych naszych scenariuszach. Próbowałyśmy też z GeoGebrą, ale właśnie nie byłyśmy w stanie stworzyć takiego wartościowego scenariusza z tą aplikacją. Oczywiście Państwu się może to udać jak najbardziej, po prostu może nie miałyśmy jakiegoś świetnego pomysłu. Ale tak, GeoGebra naprawdę też wydaje mi się, że warto z tym próbować. Ja też dużo używam aplikacji do biologii. Jeżeli ktoś właśnie szuka aplikacji do biologii, to ich znajdzie naprawdę, naprawdę mnóstwo. Tutaj też się pojawiały Kahooty. Z Kahootem ja mam taki kłopot, że niestety trzeba przygotować to wcześniej online. To nie jest jakby aplikacja działa, tylko że już trzeba mieć jakiś content przygotowany online, więc tutaj trochę zależy. I zależy po prostu, co kto lubi, tak? Ja lubię mieć wszystko w jednej aplikacji, żeby nie musieć jakby przełączać się online z internetu do aplikacji. A tej aplikacji Quizizz w ogóle nie znam, więc się cieszę, że się pojawiła ta nazwa i sobie to sprawdzę bardzo chętnie. Także, tak jak mówię, do biologii jest mnóstwo, mnóstwo fajnych, ciekawych aplikacji. Też właśnie miałam okazję popełnić jeden scenariusz do biologii. I właśnie w tej aplikacji Lenso Create, nie wiem czy Państwo pamiętacie, tej, o której mówiłam przy okazji Explain Everything. Na przykład w tej aplikacji Lenso Create można bardzo, bardzo fajnie zaprezentować na przykład sposób, w jaki krew krąży w sercu. Tak, bo taka aplikacja właśnie multimedialna, gdzie uczeń może coś opowiedzieć, dopowiedzieć, może jednocześnie rysować palcem, pokazywać strzałki, kierunki, to jest właśnie coś, co pozwoli taką lekcję podsumować, uporządkować sobie wiedzę i właśnie stworzyć taką fajną multimedialną prezentację. Także bardzo, bardzo polecam. Tutaj wiem, że też na języku polskim to może fajnie zadziałać, jako na przykład prezentacja nagranego wiersza. Też mamy taki pomysł właśnie w tych scenariuszach, że używamy tej aplikacji na języku polskim w ramach takich zajęć slam poetry, czyli takiego freestylu poetyckiego. I to też się tutaj bardzo, bardzo fajnie sprawdza. Tak jak mówię, ubolewam cały czas nad tym komiksem. Jeżeli Państwo macie jakieś fajne aplikacje właśnie do tworzenia komiksów, takie, żeby właśnie można było szybko zrobić taką chmurkę, dodać właśnie takie fajne napisy, no to też zachęcam, żeby się tym podzielić. Tak jak mówię, ja znalazłam tą aplikację PicSticker, którą sobie pobrałam i nie mogę jej odnaleźć w Google Playu, żeby Państwu podesłać link. Ona musi mieć chyba jakąś inną nazwę do wyszukiwania, bo też się tak często dzieje, że aplikacje jakby, to co się wyświetla pod aplikacją, to jest taka nazwa skrótowa. Ale myślę, że też można ostatecznie na przykład w samym Pixelerze wykonać taki komiks. No dobrze, 6 minut. Ja poproszę o pytania. Chciałabym co najmniej 3 pytania od Państwa usłyszeć, a raczej zobaczyć. Naprawdę, naprawdę do tego zachęcam. Bo też jeżeli ja nie będę w stanie odpowiedzieć, to na pewno ktoś z Państwa będzie właśnie może wiedział, znał odpowiedź na to pytanie. Jeszcze muszę tutaj chyba podkręcić atmosferę. O, pan Edward pisze. Bardzo się cieszę.
I tutaj, która aplikacja daje największy efekt? Wow! O, to jest świetne pytanie. Bardzo za nie dziękuję. Więc tak, na pewno efekt wow dają aplikacje z rozszerzoną rzeczywistością. Właściwie wszystkie. To są wszystkie właśnie aplikacje z rozszerzoną rzeczywistością. A jakie to są aplikacje? To na przykład Anatomii 4D, Gniezno 3D, już wpisuję. Spacecraft to jest bardzo fajna rzecz właśnie, żeby zainteresować astronomią. Anatomii jest do anatomii, Spacecraft jest do astronomii. Jest też coś takiego, co się nazywa Solar System Journey chyba. No właśnie, o, i kolejne pytanie się pojawiło. Scenariuszy z zastosowaniem PixStickera nie ma. Są scenariusze z zastosowaniem Stryk Komiksa, ale jak się znajdzie podobną aplikację, to można właściwie dokładnie to samo zrobić. I już podaję link. Link jest tutaj. To było pisane kilka lat temu, no 2-3 lata temu, jak jeszcze właśnie Pstryk Comics świetnie działał, natomiast ten scenariusz oczywiście można przerobić bardzo łatwo na PixSticker, jak się go odnajdzie w tym Google Playu. Mam nadzieję, że będzie to możliwe. Albo tak jak mówię, będzie można znaleźć jakiś inny podobny program, podobną aplikację. Już tutaj sprawdzam. Dobrze, wrzucę znowu ten ogólny link, bo tam by trzeba było wyszukać lekcję, która się nazywa, i tutaj właśnie muszę sobie przypomnieć. W ogóle w tych scenariuszach jest bardzo dużo scenariuszy z tymi aplikacjami z efektem wow, czyli na przykład odcinek drugi, trzeci wymiar opowiada o tym, czym jest rozszerzona rzeczywistość. Rozszerzona rzeczywistość. I już znajdę ten komiks, bo on jest tak trochę ukryty. Mam nadzieję, że mi się to uda. Też bardzo fajne zajęcia można poprowadzić z aplikacją Google Earth. I to mogą być zajęcia z języka, z geografii i z historii. Także naprawdę jest to bardzo takie uniwersalne. Ruch i ciało. Tu jest pstryk. Scenariusz z Dobrze, ja bym prosiła w takim razie o jeszcze ostatnie jedno pytanie, bo została minuta, może trochę więcej niż minuta, może 1,5 minuty. Także bardzo proszę o jeszcze jedno pytanie. Też można tutaj łapki w górę, jeżeli się to webinarium podobało, jeżeli coś Państwo skorzystali. Także prosimy bardzo o feedback. I jeszcze właśnie ostatnie jedno pytanie. Bardzo, bardzo bym chciała na nie odpowiedzieć. Tak, jeszcze tutaj patrzę, co ciekawego dodać. No tutaj w tych tabletach w bibliotece naprawdę są scenariusze do kilkudziesięciu różnego typu zajęć, także warto sobie to przejrzeć. I tak jak mówię, czekać na projekt MoboLab FRSI, gdzie będą scenariusze typowo lekcyjne, krok po kroku, z użyciem właśnie różnych aplikacji, także takich do tworzenia multimediów. No polecam raz jeszcze właśnie animację tekstu z Legend, czy animację poklatkową ze stop motion.
Widzę, że już tutaj będziemy kończyć, tak? Zbliżamy się. Tak, tak, już powoli tutaj się włączam też. Trzeciego pytania się nie udało tutaj wyprosić, ale były dwa pytania bardzo ciekawe. Tak, już to widziałam, że tutaj były jakieś próby. Niestety bardzo jest duży pogłos, jak mówię, więc już nie będę przedłużać. Za to widziałam, że były próby. Mam nadzieję, że się podobało, że to było bardzo dużo wiedzy i po prostu teraz wymaga to jakiejś analizy. Oczywiście całe webinarium będzie dostępne online, więc będzie można wrócić do tych informacji na spokojnie, odnaleźć interesujące aplikacje. Tutaj a propos feedbacku, po zakończeniu webinarium będzie dostępna ankieta, więc będzie można zaznaczyć po prostu, jeżeli dobrze pamiętam, od 1 do 5, jak podobało się webinarium. Tutaj na pewno to też będzie dla nas wskazówka, w którą stronę, iść. I co, czy coś jeszcze powinnam dodać? Chyba nie, no miłego tygodnia życzę. Taki pochmurny ten poniedziałek, mam nadzieję, że na majówkę zrobi się trochę cieplej i trochę będziemy mogli odpocząć w słońcu. Bardzo dziękuję i do usłyszenia przy kolejnym webinarium. Tak, ja również bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.